Hej, dobry dzień, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Varnesus i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Battle Brothers z modem Legend. Oj, trochę się podziało. Na kanale wylądował odcinek z nowej serii z Going Medieval. Jeżeli ktoś z was nie oglądał, a jest zainteresowany tym tytułem, to zapraszam do zapoznania się z nim. Ale czy to znaczy, że kończymy z Battle Brothers? Otóż nie. Seria na kanale wciąż będzie się pojawiała. Dopóki wszyscy nie szczeźniemy. Przy czym jest z tym też ostatnio taki mały mankament. Otóż podczas nagrywania poprzedniego odcinka, ja tego nie zauważyłem, ale przy zapisie wystąpił mi błąd. I niestety progres z całego poprzedniego odcinka troszeczkę się zmienił. W sensie wciąż mamy osoby, które zatrudniliśmy, bo ja zrobiłem progres wsteczny, to znaczy odtworzyłem wszystkie te poczynania, które mieliśmy w poprzednim odcinku, starając się maksymalnie zbliżyć do tego, co nam tak naprawdę ten crash cały zabrał. Ale no wiecie, jak to jest z Battle Brothers, nie wszystkie eventy są generowane w ten sam sposób. To znaczy mieliśmy ser Oscara, który swoją drogą będzie się inaczej teraz nazywał, zgodnie z waszą prośbą, ale o tym więcej może troszeczkę za chwilę, bo powiem szczerze, że jestem zaintrygowany. Mamy też naszego Ragena, ja mu A w nazwie usunąłem, bo mi się to bardzo z kobietą kojarzyło i tak, no, pomimo tej brody, którą tutaj ma, i tak, no, wiecie, te perki, które przyporządkowałem, też mniej więcej w podobny sposób rozdałem. Ale co się zmieniło w takim razie? Bo na pewno coś się musiało zmienić. Otóż podczas obozowania, jakie miało miejsce, w zasadzie to na samym początku poprzedniego odcinka, przy Havelberg nie napadła na nas wiedźma z białym wilkorem. Tak więc nie mamy ani skóry z białego wilkora, ani nie mamy też włosów wiedźmy. Tak, czekajcie. Może ja posortuję? Jak sami widzicie. Posprzedawałem też pomiędzy odcinkiem troszeczkę rzeczy. Porozkładałem, zakupiłem narzędzia i tak dalej, i tak dalej. Musimy jeszcze tylko naszych ludzi troszeczkę podleczyć, bo niestety zmierzając tutaj zaatakowała mnie grupa bandytów i no, Izidor dosyć ucierpiał na tym wszystkim. Zobaczmy więc, nie ma co opatrywać, wystarczy po prostu go postawić na nogi. Tak więc zrobimy sobie teraz krótkie obozowanie. Nie, on nie do namiotu jako medyk. Chociaż mi się wydaje, że ja tak, wszystkich wyleczyłem, to już jest kwestia w takim razie tylko kontuzji, która musi się zagoić. Ale tak, progres jest, powiedzmy, odtworzony. Troszeczkę się to, tak jak już wcześniej wspomniałem, różni od zakończenia poprzedniego odcinka, ale mam nadzieję, że rozumiecie to, że po prostu nie na wszystko mam wpływ i nawet próbując maksymalnie odtworzyć nasze poczynania, nie wszystko wychodzi tak, jakbym tego chciał. No ale dobrze, myślę, że jeżeli chodzi o tłumaczenie zaistniałej sytuacji, to tyle będzie. Wróćmy do samej gry. A dokładniej rzecz ujmując do nazwy naszego nowego rycerza, bo prosiliście mnie, abym nadał mu taką specyficzną nazwę. I tutaj pozwólcie, że zacytuję całą treść tego właśnie komentarza. Jak nie ma chętnych na Sir Oscara, to chętnie bym zaklepał jego imię na Octo Calvaria. Calvaria to mi się z miejscowością kojarzy, ale ta nazwa pochodzi akurat z czegoś innego. Z Warhammera 40 000, dokładnie rzecz ujmując. A sam opis z niego brzmi mniej więcej tak. Octo Calvaria to potężny psychiczny ksenos, czyli tak jakby obcy w nomenklaturze imperialnej z Warhammera i wyznawca chaosu niepodzielnego, który został całkowicie zepsuty przez moc osnowy. Czyli wychodzi na to, że mamy wybrańcę chaosu w czystej postaci. Więc przyporządkujmy to imię, Octo Calvaria, tylko że bez ser. Ja tylko się cieszę, że nie jest to typowy wybraniec Sentha, tak swoją drogą. No ale dobra, wróćmy może do gry, przyglądnijmy się naszym postaciom. To są niestety, on jest pierwszopoziomową postacią, tak samo jak Ragen jest też pierwszopoziomową postacią i Orvar.
który sobie u mnie dosyć nieźle nagrabił w ostatnim czasie, bo podczas nadrabiania odcinka to też był z nim nie lada problem. Chyba podczas bitwy udało mu się tylko raz trafić. Stąd też u niego ten poziom. I dlatego został zdegradowany z procarza. Ragen przejmiał pałeczkę procarza numer 2, Sekundo. A Orvar zajął stanowisko podobne jak Sadik na lewej flance. On na prawej flance będzie wspierającym dla Octo Calvaria i dla Gosi. Też troszeczkę tutaj Gosi dałem Shield Walla, tak samo jak Gazminionowi, żeby Gosia mogła ewentualnie bronić Octo Calvaria i bronić Isidora, którzy, no oni są bardzo podatni, zwłaszcza na ataki kuszników i, no, wiecie. Rozumiecie zresztą, o co chodzi, nie? Dobrze, więc moglibyśmy wziąć kontrakt, ale on jest trzyczaszkowy. Nie wiem, jakby to się dalej rozwinęło, więc może ze Strathfest wyruszymy sobie do Brunenlandu i tam spróbujemy dorwać jakieś normalne dla miejscowych urzędników zadanie, co tak naprawdę pozwoli nam wyszkolić tych naszych wojaków, gdyż jest to dosyć ważna kwestia. No i dobra, wszystko pozamykane, ale są kontrakty. Weźmy sobie może na razie ten jednoczaszkowy. Urmistrz a Clemens krzyżuje ramiona i wydyma wargi. Zwykle nie prosiłbym najemników o pilnowanie karawany, ale moja regularna załoga jest trochę nie w porządku. Choroba, pijaństwo, rozwiązłość. Myślę, że to rozumiesz. Ważne jest to, że mamy ważny ładunek jadący do Dornen. Jakiś dzień drogi na północ, wschód i potrzebuję kogoś, kto by to obserwował. Jesteś zainteresowany? No dobra, w sumie można byłoby się podjąć tego zadania. Dornen, czyli wracamy na górę. No ale dobra, nie ma tego złego. Co by nam dobre nie wyszło. Możemy podszkolić naszych wojaków. I gdzie jesteś? Gdzieś się schował, tu jesteś, Octo Orvar. Tak. Reszta niech... Sen Salvage chyba nie jest potrzebny. Możemy spokojnie zająć się pozyskiwaniem medykamentów. O, tak. Więc Ludburgis, Gosia, Sadik i Tajno. Niech wyruszą. Tostik idzie do namiotu, tak samo jak Oton. I myślę, że Ludburgis... Ragen jest dobry na patrol. No, patrzcie. Myślę, że jednak Ludburgis pójdzie z Gadzminionem na patrol. Tak, to się mniej więcej rozkłada. Jest noc. Wyruszamy w nocy. Oby to był dobry zwiastun, gdyż będziemy podróżowali przez dzień. Hej, co jest? Dlaczego ta karawana szybciej jedzie od nas? I tak, i pomiędzy Strathfest, a właśnie Dornem grasowali bandyci z tego tutaj obozowiska. O! Nie umarli. Heksene? Czyżby to była ta wiedźma? Zobaczymy, czy to będzie proste zadanie. 230 koron. Patrzcie, jakie pobojowisko tutaj jest. Ojeju. Okej, okay, super. Dornen widać ją chmarą parobków szukających pracy. Przywódca karawany tu i ówdzie rozdaje korony mężczyznom, a ich brudne ręce od razu idą do wozu, aby rozładować ładunek. Kiedy skończył z tłumami ludzi, przywódca zwraca się do ciebie, mając w ręku torbę. A to dla ciebie, najemniku. Bierzesz to, a kilku parobków obserwuje wymianę pieniędzy, niczym koty zwisające na mysz.
Zobaczmy, czy ktoś dostał poziom. Nie. A, przepraszam, Gosia. Więc w obronę. Więc w życie. I w maksymalny udźwig. Bo z tym mamy problem. Tak. I to zdecydowany. Perk. O, a bo ona brownie nie ma. Dawaj jej to brownie. Od razu lepiej. 59. No to teraz można ją opancerzyć. Na przykład dać lamelkę metalową. Albo ten kaftan lepszy. Okej, okay, zobaczmy, czy będą mieli dla nas jakieś zadanie Dornen. Owszem, jest i szlacheckie, i jednoczaszkowe. Zastajesz Ingmara starszego, przeglądającego księgi. Już unosi się przy każdym przewróceniu strony. Po chwili przemawia do ciebie, nawet nie podnosząc wzroku. Miasto ureguluje zapłatę za twój nocleg. Uśmiechając się pytasz, czy w ramach tej oferty jest też darmowy posiłek? Mężczyzna powoli zamyka księgę, patrząc na ciebie dosyć wyraźnie, jakbyś w ogóle nic nie powiedział. Istnieje strach przed dziwacznymi potworami, stworzeniami, które żywią się naszymi snami. Myślałem, że to błąd przesądu. Ale przyszły do mnie ostatniej nocy i spojrzałem w ich oczy. Obudziłem się na strychu, modląc się do Dawkula. Co to jest do cholery? Dawkul? Bogowie, nie wiem, co się dzieje, ale mam nadzieję, że przyjmiecie tę ofertę. Zostańcie na noc lub dwie i zobaczcie, czy mamy się tu obawiać czegoś więcej niż tylko plotek. Czyżby kolejna wiedźma? Wow! 1180. O! Ale niestety jest to zdanie nocne. Dobra, więc przenocujmy. Zobaczymy, czy jak nastanie noc, czy to coś się tutaj pojawi. Gadzminion. Staje obok ciebie i mówi, że już kiedyś słyszał o tych bestiach. Od czasu do czasu słyszy się o nich szepty. Ponoć są to rzeczy, które przysiadają na twoim parapecie i patrzą, jak śpisz. Albo wspinają się na twoje łóżko, otwierają twoje sny i zaglądają do środka. Nazywają je alpami. I jak rozumiem, przychodzą tylko w nocy. O ile w ogóle istnieją, oczywiście. No patrzcie, z naszego Gadzminiona robi się istny łowca czarownic albo jakiś, nie wiem, mitycznych potworów. O patrz, po drodze zauważyłeś kundla, który kilka mil dalej wciąż za tobą szedł, podskakując i przemykając się od zaułka do zaułka, znikając z pola widzenia. Taki kundel nie podąża bez powodu za bandą niebezpiecznych ludzi. Może ktoś go dokarmia? A, i oto jest pytanie. I możemy tak. Możemy go pogonić. Możemy go ubić. Możemy go wziąć na maskotkę. I możemy zlecić Liutburgis, żeby go wzięła i wytrenowała. Czyżby to Liutburgis go dokarmiała? W końcu jest mistrzynią ogarów, nie? Psiarzem, powiedziałbym. Okej, czyli myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby go przekazanie Liutburgis, żeby go wytrenowała. Pytasz więc Liutburgis, mistrzynię ogarów, czy może spróbować zachęcić tego psa? Kiwa głową i rusza w tamtą stronę. Uszy dzikiego kundla zmieniają się ze sztywnych w szpiczaste. Przykucnięty mistrz ogarów powoli zbliża się do bestii. Wysuwa w jego stronę dłoń trzymającą kawałek mięsa. Łód przezwycięża ostrożność i pies węszy coraz bliżej dłoni trenera ogarów. Pies wysuwa język i ściąga z dłoni mięso. Trener psów karmi go kolejnym kęsem, po czym po chwili głaszcze go i znajduje czuły punkt za uszami. Patrząc za siebie, Liutburgis kiwa głową. Tak, to przyjemna bestia i można ją łatwo i szybko wyszkolić. To wspaniale! Pytasz, czy potrafi walczyć?
Władca ogarów zaciska usta, więc jest podobny do człowieka. Jeśli potrafi oddychać, potrafi też i walczyć. Czasami jak tak czytam właśnie kwestie związane z Liutburgis i tym, jak się odnosi do zwierząt, a potem do ludzi, to odnoszę takie dziwne wrażenie, że ona chyba bardziej woli zwierzęta, te psy, niż tak naprawdę ludzi. No ale dobra, całkiem nieźle zdobyliśmy w takim razie ogara, czyż nie? Czy może mi się... Owszem, więc... Dobra, załóżmy jej to. I... Gosia. Myślę, że Gosia zasługuje na Gryzeldę. Tylko, że tak. Dobra, jest wilk, bo nie zginął on nam jednak przy walce z wiedźmą, więc Liutburgis wciąż posiada wilka. No i Gosia dostaje nowego pupila, który zowie się Gryzelda 3.0. Okej. Nocujemy dalej, w sensie obozujemy dalej. Nastaje noc i zobaczymy, czy coś się tu pojawi, czy coś wypełznie. No właśnie. O tym w sumie zapomniałem wam powiedzieć, że wraz z nadrabianiem wczorajszego odcinka, poprzedniego odcinka, niestety aktywowałem event z ambicją. Odłóżmy sobie ją na razie. W tym momencie podskoczy nam poziom. Gosia szybko podchodzi do ciebie. Coś się tam porusza. Kierujesz wzrok na perymetr. Cokolwiek to jest, nie tyle się porusza, co po prostu prześlizguje się po ziemi. Wygląda jak obdarty ze skóry jeleń, który chodzi do tyłu, a jego oczy pozostawiają za sobą strumień kruczoczarnej czerni, jakby chciały wyryć horror na ziemi. Życzysz więc do ludzi, aby chwycili za broń. Co to jest? O fuck! Co to jest? Alpy? Dobra, Liutburgis. O nie. Iluzjoniści usypiają. Co to jest? Kogo atakować? W sumie wiadomo, kogo atakować. U góry nie można nikogo z nich, więc nasi przeciwnicy znajdują się u dołu. Chybiona. O, ja cię kręcę. Nie no, tutaj musimy zastosować inną chyba taktykę niż przy tradycyjnej walce. Darek, chodź na dół. No, wystrzel po prostu. Bo one nawet do nas nie próbują podchodzić. To tak jakby była, nie wiem, magia jakaś. Dobra. Izidor. Nie wiem, spróbuj do którejś podejść. Tu. I co teraz? Nie wiem, czy dobrze robię. Dobra, chyba trafiony. Tak. Więc trzeba się z nimi zająć, walcząc wręcz. Coraz bardziej się odsuwają od nas. Pięknie, jeden wykończony. Ale kurczę. Który jest iluzją, a który jest prawdziwy? Czyżby nas w śnie nie wykończyć? Okej, trafiony.
No ja się szczerze mówiąc nie dziwię, że Ludburgis myśli o ucieczce. Oj, Darek. Nie, nie, nie. To musisz standard iść w grę. Na górę. Krok tu i... Okej, trafione. Niestety nie zrobi ataku. Ten śpi, ten śpi, ten śpi. Kolejnych nam uśpią. Ach, Izidora. Dobra, chyba kolejny załatwiony. Jest ich 6. To jednak nie są zwidy. Dobra, Gosia. A pies tylko biegał od jednego do drugiego. A, Gosia jest tu. To jest Gadzminion. Tu jest 2 rannych. Okej. Okay. 1 mniej. Świetnie. Niedobrze. Sadika nam ranią. Okej. Okay. Zrób krok tu. Krok tu. Super, jeszcze tylko 3. No niestety nie zrobi ruchu. Ajajaj. Chodź tu i spróbuj. No niestety nie trafisz, ale spróbuj w tego. Gosia, też leć. Ten śpi. A, Izidora męczą. Jasny gwint. Dobra, morale na Gosie. Oby nie, 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 nie. Oby nam nie wykończyli Izidora. Trzeba ich szybko. Cholera. Nie, tylko nic. Izidor na krawędzi. Dobra. Ach, pudło. Dobra. Zwiążę walką tego. Spróbuj złapać tego. Zabij go. Idealnie. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Maunta wypuść. Aj. Trochę nam to miesza szyki. Dobra, odtąd w tobie cała... Jest! Jest! Udało się! Co to było? Jakieś ale? Jakieś smory? Co to jest? Trzecie oko? Ja cię kręcę, co to było? Ale załatwione, udało się. Pokonaliśmy to. Alp leżą na trawie i choć wiesz, że widziałeś, jak cierpią ich ciała, wydają się zagojone i wydają się bardziej zabite twoją odpornością niż jakąkolwiek bronią. Wyciągasz miecz, żeby odciąć głowę, ale okazuje się, że ostrze przebija skórę, a dziura w szyi się zamyka. Cikasz więc ciało kilka razy, przekręcając ostrze, aby rozerwać ciało w sposób nie do naprawienia.
Sięgna wiją się przez chwilę, po czym zatrzymują się w otworze rany. Nie wiesz, co o tym wszystkim myśleć. Wrzucasz więc głowę do worka i mówisz ludziom, żeby byli gotowi na powrót do Ingmara starszego. Ja ci umie, jaką groteską to wieje. Autentyk, byłem bardziej zbity z tropu niż przy walce z ogromnymi wężami na pustyni. Dobra, trzeba wejść do obozu. Opatrzyć rannych. Dobra, są poziomy. Świetnie. Myślę, że Crippling Strike to będzie dla niego Octo Calvaria. Dobre rozdanie. On potrzebuje udźwigu. Świetnie się składa, bo jest dobre losowanie do niego. Potrzebujesz na pewno życia i potrzebujesz obronę. Dobra. Ragen. Łobuziaku. U niego to o tyle jest dobrze, że jest Colossus, a potem jest Muscularity i to mu dodam. Zresztą tak samo jak w przypadku Taino. Do obrażeń zadawanym procom, ale... No właśnie, ale jest ale. Dobra, w drugim szeregu nie ma za bardzo dla niego... No właśnie, ale to jest dla Mele. Dobra, weźmy mu tego Colossusa, będzie miał trochę więcej życia. Rozdajemy mu punkty i o, drogi panie, musisz dostać punkty do ataku. Co ja zrobiłem? Nie. A tak, dobrze. To jest Ragen. Okej. Do morali? Masz spory udźwig. Może do inicjatywy i do morali. I tu jest Orvar. To jest nasz gołąbek. No właśnie. Póki on nie dostanie Steel Brown i Brownie, to nie ma co go nawet wypychać do przodu. Myślę, że Crippling Strike na początek. Punkty do ataku. Wręcz. Do życia. I do morali. Tak. I jeszcze nasz Otton. Otton, o kurczę, Otton, właśnie, Otton. Double strike. Nie, dla niego double strike. O tak. Dostał upgrade w postaci glewi. I to całkowicie trzeba wykorzystać, w pełni trzeba wykorzystać. Więc szkoda, że takie kiepskie losowanie dla ataku. Jak z udźwigiem, a z udźwigiem całkiem nieźle. Dopakujmy mu ten udźwig, żeby mieć pewność, że wytrzyma ciężkie zbroje. Dajmy mu w obronę. Dobra, on jest dosyć skuteczny, więc dajmy mu w życie. Okej, okay, pięknie się to prezentuje. Uch, kozak. Z naszej drużyny robi się naprawdę taki solidny kozak. Zobaczmy. Dajmy Octo Calvaria do jako pomoc dla Tostiga, który ewidentnie Octo Calvaria jest o wiele lepszy od Tostiga, jeżeli chodzi o leczenie. W końcu szlachcic, który jest wykształcony, tak? Okay. Brakuje nam troszeczkę jedzenia, ale to nie jest problem. Dobra, jest dzień, ruszamy. Chodzimy po nagrodę do miasta. Rzucasz głowę Alpa na biurko Ingmara starszego. Opada ona na drewno, aż jej paszcza jest szeroko otwarta, a opróżnione oczodoły smutnie spoglądają na świat w górze. Ingmar starszy bierze ogniste żelazo i łowi wokół czaszki, po czym zawiesza jej bezkształtność w powietrzu. Co to za okropne rzeczy? Powinienem poinformować, że zaledwie kilka godzin temu wielu ludzi przyszło do mnie i oświadczyło,
że mają wizję pól skąpanych we wspaniałym świetle, tak jakby marzyli o odnowie całego świata. Więc ja nie wiem, czy każdy z tych potworów zniknął, ale wygląda na to, że los Dornen został dobrze powierzony. Dopilnuję, abyś otrzymał swoją nagrodę zgodnie z obietnicą. Okej. I mamy zadanie szlacheckie. Super. Jest felczer tutaj. Zobaczmy, czy ma jakiś porządny sprzęt. No niestety są te proce kiepskiej jakości. Ale to wcale nie jest lepsza właśnie. To są najgorszego sortu proce. Ciekawe, czy możemy z tym coś zrobić. Zostawmy sobie na razie. Zobaczmy targ. O! Pintset. Całkiem nieźle. Narzędzia niestety tu mają drogie. Ale co z jedzeniem? Potrzebujemy na pewno tego. Tego. Dobra, zostawmy to tak. Mamy co prawda... Nie, bo mamy tylko 3000. Nie będziemy w takie rzeczy się na razie. Zastajesz księcia Rubouda von Weilburga, czytającego książkę. Robi w nim notatki gęsim piórem. Mój dziadek pokonał kiedyś armię 10-krotnie większą od siebie. Jak mu się to udało? Historycy i skrybowie, których opłaca i karmi moja rodzina, opowiadają historię o wielkości na polu bitwy. Ale to nie jest prawda. Czy wiesz? Prawda? Wzruszasz ramionami i domyślasz się, że jego dziadek zastosował jakiś podstęp. Szlachcic zatrzaskuje księgą i krótko wskazuje palcem. Dokładnie. Wziął zaledwie garstkę ludzi i spalił wszystkie ich farmy, spichlerze i magazyny żywności. Jaki pożytek z tak dużej armii, jeśli nie można jej wyżywić? Musisz zrobić to samo, najemniku. Idź na terytorium domu Rumold i przez 7 dni niszcz tyle, ile zdołasz. Unikaj oczywiście patroli. Z pewnością będą mocno walczyli o twoją szyję, jeśli cię złapią. O kurde! To jest zadanie? Pewnie... O w mordkę, 7000. Sporo warte. I myślę, że je podejmiemy. Myślę, że będziemy teraz pracowali jako najemny miecz dla wojska. Ale to myślę, że już w kolejnym odcinku, nie teraz, bo no cóż, to będzie wymagało od nas bardzo dużego zaangażowania. I przede wszystkim muszę bardzo dobrze przemyśleć, gdzie my tak naprawdę pojedziemy, żeby nie wpakować się w ogromną ilość armii. A na razie to tyle. Bardzo dużo się dzisiaj wydarzyło. Przede wszystkim walka z tymi potworami. Naprawdę była ciężka. Ja byłem bardzo zszokowany. Nie wiedziałem, co mam robić, jak z nimi walczyć. Czy to, co robię, jest właściwe? Czy to są iluzje? Czy to są faktyczni przeciwnicy w takiej ilości? Czy to może jest jak 3 przeciwników, którzy po prostu rzucają urok na naszych ludzi, powodując majaki, usypiając i zadając obrażenia w koszmarach? Nie wiem. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Dla mnie to było coś takiego mega ekscytującego. A na tą chwilę myślę, że zakończymy ten odcinek. Tak więc jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale i chcielibyście otrzymywać powiadomienia o wypuszczonych przeze mnie filmach, to zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie wcisnąć przycisku notyfikacji, bo bez tego ani rusz. A z kolei, jeśli macie dla mnie jakieś rady, przemyślenia, opinie, bądź chcielibyście mi cokolwiek powiedzieć, to nie krępujcie się. Sekcja komentarzy należy do was i ja czytam każde wasze komentarze. A na razie to tyle. Dziękuję wam bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczyska, ludziska. Hej, hej!